Czy tu my witam, kochana Polska, kochane polskie kobiety. Pozdrawiam dzisiaj, 8 marca, z Dniem Kobiet. Życzę polskim kobietom, żeby oni wychowywali swoich mężów, dzieci w duchu polskości, żeby więcej nie było już 1 września 1939 roku i już nigdy w życiu nie było, nie trafiło 10 kwietnia 10 roku. Pozdrawiam całą Polskę z miejsca, tam gdzie znajduje się więzienie Julia Tymoszenko, żeby polskie kobiety trzymali duch polskości i nie doprowadzili, żeby ich męży, dzieci i mężczyzny nie doprowadzili Polskę do jakiegoś rozbioru, który teraz trwa u nas w Ukrainie. Rozbiór Ukrainy to kryminalny podział tego państwa. Życzę wszystkim polskim kobietom kochania, wielkiego szczęścia. Dziękuję, pozdrawiam z Charkowa, kochane kobiety. Ukraina! Ukraina! У нас єдина! Юля, Юля! Україна! Єдина! Юля, Юля!